Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was na recenzję słuchawek Asus Strix 7.1. Jest to właśnie ten potężny, masywny headset, który też przy okazji swoje kosztuje, ponieważ cena to ponad 900 zł, ale w tej cenie dostajemy naprawdę dużo dobrego. Przede wszystkim są to słuchawki True Surround, dające dźwięk 7.1, ale taki prawdziwy dźwięk 7.1, ponieważ w każdej muszli umieszczono 5 głośników, czyli w sumie mamy 10 głośników, naprawdę mocny, fajny dźwięk. Do zestawu dołączona jest także specjalna baza, przy pomocy której zawiadujemy wszystkimi funkcjami tych słuchawek. Baza wygląda tak, widzieliście ją w rozpakowaniu. Mamy tutaj dwa pokrętła, kilka przycisków, przy pomocy których sterujemy wszystkimi funkcjami tych słuchawek. Oczywiście taka baza oznacza także, że te słuchawki mają własny układ dźwiękowy, co jest oczywiście kolejnym plusem. No i też jak widzicie, jest to headset naprawdę masywny i dobrze wykonany, trzeba przyznać. Oczywiście dla osób lubiących takie duże, masywne headsety. Ja powiem szczerze, że nie jestem zwolennikiem tak dużych headsetów i dla mnie po prostu były za duże i niewygodne. Natomiast w tej recenzji przedstawię Wam wszystkie wady i zalety tych słuchawek, które udało mi się wykryć w czasie testów. Tak więc zapraszam Was do oglądania, przyjrzyjmy się im bliżej. Zanim przejdziemy do samych słuchawek, pokażę Wam ciekawą rzecz, czyli bazę słuchawek, która jednocześnie jest układem dźwiękowym. Słuchawki te można do komputera podłączyć tylko poprzez ten układ dźwiękowy. Nie ma żadnej innej opcji, a to dlatego, iż słuchawki zakończone są wtykiem HDMI. Teraz zobaczycie kabel od słuchawek, natomiast co do samej bazy, jak widzicie, jest dość duża. Jest całkiem fajnie wykonana z wytrzymałego plastiku. Od spodu mamy elementy antypoślizgowe. No i tutaj mamy wejście na słuchawki, zasilanie USB oraz, co ciekawe, wejście na głośniczki. W zestawie mamy jeszcze taki przewód, również na HDMI, który zakończony jest gniazdami mini jack, tak żebyśmy mogli sobie podłączyć tutaj zestaw głośników na przykład 7.1. Tak więc to jest moim zdaniem rzecz całkiem fajna, że przy pomocy jednego urządzenia możemy sobie podłączyć i słuchawki, i głośniki. No i oczywiście wtedy na głośnikach możemy też zarządzać wszystkimi efektami, które za chwilkę zobaczycie. Co jest ciekawe, cały ten zestaw posiada aktywną redukcję szumów mikrofonu, którą możemy uzyskać poprzez mikrofon zainstalowany na słuchawkach. Jest on odłączany, zobaczycie to później. I w połączeniu z drugim mikrofonem, który jest tutaj, a służy jedynie do analizowania danych, analizowania dźwięku, szumów tła i wyrównywania tego w połączeniu z nagrywaniem przy pomocy mikrofonu. Dlatego cały ten system po prostu dba o to, żeby nasze nagranie było czyste i bez zakłóceń. Najlepiej to się sprawdza, jeśli słuchawki w stosunku do bazy stoją w odległości około 70 cm. Lepiej, żeby to nie była większa odległość. Moi drodzy, ten wtyk USB zakończony jest dwoma wtykami, które idą do komputera. No a wtyki te muszą zasilić 10 przetworników, samą bazę ze wzmacniaczem słuchawkowym oraz też podświetlenie słuchawek, które zaraz zobaczycie. Co do długości kabli, to ten idący z komputera do stacji ma 1,5 metra i kabel do słuchawek ma kolejne 1,5 metra. Natomiast same słuchawki, jak widzicie, są naprawdę masywne. Są też ciężkie, ponieważ ich waga to 450 gram. Ale nic dziwnego, zmieściło się tu 10 przetworników i słuchawki, jak widzicie, są naprawdę masywne, wykonane z grubego plastiku. Jeśli chodzi o takie parametry jak pasmo przenoszenia, to jest to od 20 Hz do 20 kHz. Oporność to 32 ohmy, a zastosowano tutaj neodymowe przetworniki. I odpowiednio, przetworniki frontowe mają po 40 mm, subwoofer ma 40, środek ma 30 mm, natomiast głośniki z tyłu i po bokach mają po 20 mm średnicy. Parametry mikrofonu to od 50 Hz do 16 kHz przy czułości około 40 dB. Jeśli chodzi o tą redukcję szumów, to jest to do 90% redukcji zakłóceń, więc naprawdę bardzo dużo. Ok, moi drodzy, tak więc oto same słuchawki Asus Strix 7.1. Jak widzicie, przewód mamy w oplocie, wychodzi on z lewej muszli i także do lewej muszli przyczepiamy mikrofon. Tu mamy port mikrofonu. No a mikrofon wygląda tak. Jest elastyczny, można go dogiąć sobie do ust i dzięki temu może on naprawdę dobrze pracować.
Mikrofon powiem już w tej chwili, że jest mocnym elementem zestawu, natomiast testu mikrofonu sobie też posłuchacie. Słuchawki możemy wygiąć w ten sposób, wtedy przypominają oczy sowy, ponieważ sowa jest takim znakiem rozpoznawczym serii Strix. Mamy też logo Strix i mamy podświetlenia, które za chwilkę zobaczycie też w akcji. Wszystko to w bardzo masywnych obudowach plastikowych, nauszniki w miarę ruchome we wnętrzach. Jak wnętrza są ogromne, bez problemu schowają się tutaj każde uszy. Jeśli chodzi o wypełnienie, to jest to obszyte skórą, a gąbka jest w miarę miękka, jest jej też w miarę dużo. Jest to najbardziej komfortowa gąbka, z jaką się spotkałem, natomiast jest naprawdę dobra. Bardzo fajnie jest pałąk wewnętrzny. Widzicie, dopasowuje się on do użytkownika. Poduszeczki są bardzo miękkie i jakość wykonania jest świetna. Mamy tutaj też logo Strixa i taki masywny, gruby pałąk górny. Pomimo, że z plastiku, to naprawdę sztywny. Jak widzicie, taka konstrukcja musi swoje ważyć. Naprawdę są to chyba największe słuchawki, jakie dane mi było kiedykolwiek testować. No i już widzicie cały system aktywny. Generalnie wszystkimi funkcjami sterujemy tylko i wyłącznie za pomocą tej bazy, która jest naprawdę ciekawie przemyślanie skonstruowana. Nie mamy tutaj żadnych dodatkowych sterowników. Nie są one po prostu potrzebne. Jeśli chodzi o funkcję bazy, to zobaczcie. Mamy tutaj na dole pokrętło, dzięki któremu możemy kontrolować wszystkie funkcje. Main, czyli kontrola głośności. Jak widzicie, ustawiamy sobie na main, a pokrętłem tutaj precyzyjnie regulujemy poziom głośności. Możemy także przyciskiem wyłączyć po prostu dźwięk. Możemy także dla mikrofonu ustawić sobie poziom głośności, wtedy zaznacza nam się mic. Również to jest jako włącznik i wyłącznik, lub robimy to tak. Jeśli włączymy sobie przycisk 7.1, wtedy możemy konfigurować też głośniki boczne, tylnie, centralne i przednie, a także subwoofer. Czyli wtedy możemy sobie osobno wyregulować głośność dźwięku idącego z tych przetworników. Na przykład chcemy wyciszyć sobie tył, to robimy na rear, wyciszamy i tyle. Kolejna opcja to podświetlenie. Jak widzicie, w tej chwili oczy sowy świecą światłem ciągłym i dość mocno. Mamy też drugie ustawienie, wtedy jest to świecenie pulsacyjne. Możemy ten efekt także wyłączyć. Przy okazji widzicie też przycisk Amp oraz Speakers. Amp to po prostu wzmacniacz słuchawkowy. Powoduje to faktycznie, że dźwięk jest troszeczkę głośniejszy i trochę bardziej szczegółowy. Mamy tutaj taki mały wbudowany wzmacniacz. Opcja Speakers oczywiście przełącza nas z trybu słuchawek na tryb głośników, jeśli mamy te głośniczki przyłączone do tego zestawu. Ostatnia opcja, czyli Spectrum, to predefiniowane tryby do gier. Jak widzicie, mamy tryb do gier wyścigowych, później tryb do gier akcji, gier MMO, RPG-ów. Kolejny to tryb Footstep, czyli tryb służący do gier takich jak chociażby Counter-Strike, gdzie po prostu lepiej słychać kroki wroga. No i tryb do strzelanek, gdzie bardzo dobrze są oddane wszelkie efekty broni. Tak więc mamy takie cztery predefiniowane tryby. Oczywiście możemy z nich korzystać, a nie musimy. Możemy po prostu włączyć sobie dźwięk 7.1 albo wyłączyć 7.1 i mieć dźwięk stereo. Tak więc to by były funkcje tej bazy. Naprawdę jest tego sporo, można się tym fajnie pobawić. No i w praktyce przede wszystkim sprawdza się to fajnie, ponieważ możemy w każdej chwili wyregulować parametry naszych słuchawek. I moi drodzy, pora je przywdziać i zrobić test mikrofonu. Jeśli chodzi o słuchawki, to jak widzieliście, dopasowuje nam się tylko ten wewnętrzny pałąk i możemy je rozciągnąć. Jego system taki, powiedzmy, dla mnie nie do końca przekonujący, natomiast fajnie, że te wnętrza są naprawdę duże, każde uszy zakryją. Tak więc zakładamy. No i powiem Wam szczerze, że ja się w nich czuję jak czołgista. Dobrze, mikrofon sobie już dopasowałem do ust i zrobimy sobie teraz test mikrofonu. No dobrze, moi drodzy, program do nagrywania dźwięku jest już odpalony. Tak więc w tej chwili możecie posłuchać mojego głosu płynącego właśnie z tego mikrofonu. W tej chwili mamy włączoną funkcję aktywnego tłumienia hałasów z zewnątrz.
przy okazji słuchania tego głosu, który jest wyraźny i mocny, ponieważ mikrofon jest naprawdę dobrej jakości, świetnie nagrywa. Zrobiłem wcześniej już kilka testów i z włączoną funkcją redukcji zakłóceń i wyłączoną. Za każdym razem efekty były więcej niż zadowalające, więc mikrofon jest naprawdę mocną stroną tego headsetu. Natomiast posłuchajcie sobie jeszcze testu praktycznego redukcji tych zakłóceń. Mam tutaj coś, co często używam, zostaje w paczkach, czyli folię bąbelkową. Troszeczkę sobie poszlę jeszcze teraz przy mikrofonie, cały czas do Was mówię. No i pamiętajcie, że mamy włączoną tą redukcję. Nawet myślę, że możemy poświęcić kilka kulek. I uwaga, strzelam sobie kulkami. No i cały czas słyszycie mój głos. Teraz ten efekt redukcji wyłączyłem. Mój głos myślę, że nadal jest dobrze słyszalny, wyraźny, ale weźmiemy sobie ponownie tą folię bąbelkową i będę troszkę nią szeleścić podczas mówienia do Was. Odległość jest taka sama. Teraz sobie też odpalimy kilka kulek. No i słuchajcie cały czas mojego głosu. Posłuchajcie, co się dzieje. Okej, myślę, że tego testu foliowego mikrofonu już wystarczy. Okej, myślę, że test z kulkami był całkiem ciekawy i pokazał różnicę pomiędzy redukcją włączoną a wyłączoną. Faktycznie różnice były, natomiast różnie to się sprawdza w przypadku różnych źródeł dźwięku, na przykład jakieś stukoty czy hałasowanie wentylatorów komputera. To jest bardzo dobrze wyciszone, a taka folia, jak słyszeliście, był to taki nieco dźwięk jakby ze studni, taki wytłumiony. Natomiast słychać było, że coś ten mikrofon w bazie robi, próbuje ten dźwięk jakoś ulepszyć, wyczyścić, więc to naprawdę fajnie się sprawdza. A teraz troszeczkę wrażeń na temat samych słuchawek odsłuchu dźwięku. No cóż, testy były bardzo złożone, ponieważ mogłem słuchać dźwięku i w trybach tych wirtualnych, w trybie 7.1, w trybie stereo. Przesłuchałem kilka gatunków dźwiękowych, tak jak to standardowo robię. Będziecie mieli podsumowanie też za chwilkę. Natomiast w skrócie powiem Wam tak. Do muzyki klasycznej, elektronicznej te słuchawki nadają się w stopniu bardzo podstawowym i mocno ustępują słuchawkom typowo stereo. Ponieważ ta scena jest płaska, słyszymy najczęściej środkowe pasma i dźwięk jest taki wytłumiony, wygłuszony, nieco zdystansowany. Nie ma po prostu takiej mocy, jaka byłaby wymagana w tych utworach wykonywanych przez orkiestrę lub na instrumentach elektronicznych. Dużo lepiej wypada muzyka rozrywkowa, gdzie mam naprawdę fajny, ciepły, dość mocny bas, w miarę wyraźny, lecz momentami nieco stłumiony wokal. No i naprawdę całkiem fajne ścieżki, całkiem fajną całość utworu, taką dynamiczną. Tak jak to w muzyce rozrywkowej da się naprawdę posłuchać. Jeśli chodzi o gry, tryb stereo naprawdę fajny, pozycjonowanie bardzo przyzwoite. Tutaj nie ma się co czepiać, dźwięki są naprawdę mocne. Jeśli gramy sobie z włączonym wzmacniaczem dźwięku w tych słuchawkach, też jest naprawdę fajnie i efekty są soczyste. W trybie 7.1 jest jeszcze lepiej, pozycjonowanie jest wręcz perfekcyjne, jeśli chodzi o taki ogólny tryb 7.1 bez tych predefiniowanych trybów. Jeśli sobie włączymy nawet ten tryb wyraźnych kroków, testowałem to chociażby w Counter-Strike'u, gdzie zupełnie się to nie sprawdziło. Faktycznie te kroki były takie bardzo wyłuskane, ponad inne dźwięki, natomiast wręcz to przeszkadzało. W innych grach wypadało to troszeczkę fajniej, natomiast w Counter-Strike'u Global Offensive mi akurat ten efekt nie pasował i wolałem grać po prostu z włączonym dźwiękiem 7.1 bez tego efektu. Pozostałe efekty są ok, natomiast myślę, że każdy musi z tym sam poeksperymentować w konkretnych grach. Nie jestem w stanie oczywiście tych słuchawek przetestować we wszystkich grach świata, dlatego testowałem po prostu w tych grach, w które gram na co dzień. We'll be right back.
No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Słuchawki Asus Strix 7.1 są naprawdę ciekawym produktem, natomiast posiadają wiele zalet, ale także i wiele wad. Fajnie, że są to słuchawki masywne, fajnie wykonane, podświetlone, z własną bazą, która steruje wszystkim, z własnym układem dźwiękowym itd. Natomiast cena 900 zł ponad, jak na polską kieszeń, jest ceną po prostu zaporową. I nawet te True Surround, te 10 głośników w pełni nie usprawiedliwia aż takiej wygórowanej ceny jak na polski rynek. Z drugiej strony jestem pewien, że te słuchawki mimo wszystko znajdą swoich nabywców, swoich entuzjastów, ponieważ na rynku mam naprawdę niewiele słuchawek True Surround, takich, które dają rzeczywisty dźwięk 7.1, a nie tylko wirtualny, emulowany poprzez oprogramowanie. Czasami to oprogramowanie jest fajne i ten dźwięk jest naprawdę przyzwoity, a czasami jest po prostu badziewne. Dlatego często zwykłe słuchawki stereo, czy gamingowe, czy po prostu muzyczne, są w stanie lepiej oddać wirtualne pole bitwy i ogólnie efekty w grach, a przy okazji lepiej nadają się do słuchania muzyki. A tu już tak troszeczkę odszedłem od tematu. Natomiast co do Strixów 7.1, naprawdę fajne słuchawki, tylko niestety cena. No i druga rzecz, wygoda, jak dla mnie headset po prostu za duży, więc polecam graczom, którzy są masywnie zbudowani. No i też trzecia rzecz, ja nie lubię słuchawek cięższych niż maksymalnie 300 gram, dlatego te 450 w tym headsetie, jak dla mnie to jest po prostu za dużo. No i przypomnijmy jeszcze o tym doskonałym praktycznie mikrofonie. Powiem Wam, że takiego mikrofonu to chyba jeszcze w życiu w słuchawkach nie słyszałem. Naprawdę udał się ten mikrofon Asusowi i za to wielkie brawa. Słyszeliście próbki, słyszeliście też wielki test 6 mikrofonów od słuchawek, który był niedawno. I tam też mogliście posłuchać sobie tego mikrofonu, który wypadł naprawdę wzorowo. Nie ma się do czego czepiać, można sobie takie słuchawki kupić w celu chociażby nagrywania jakichś podkładów do poradników czy czegoś takiego. Naprawdę dźwięk wychodzi klasa. Nie jest to jeszcze poziom może wolnostojącego mikrofonu Blue Yeti, natomiast z mikrofonów w headsetach na pewno jest to najwyższa półka. Można powiedzieć, że takie małe dzieło sztuki. No dobrze, troszkę się rozgadałem w tym podsumowaniu dzisiejszym. No widzieliście, że w słuchawkach było co testować, naprawdę mamy mnóstwo funkcji. Słuchawki są niezwykle ciekawe i jakby nie było. Zaraz będzie plansza końcowa z moim takim podsumowaniem. Dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji, tej naprawdę długiej recenzji. No i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!